Retro Games Corner w Katowicach. Miłośnicy gier mogli dziś zagrać na komputerach, konsolach i automatach sprzed wielu lat. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki udowadnia, że 30 lat w informatyce to tyle, co 3 wieki w architekturze. Tak dynamicznie zmienia się technologia. Retro Games Corner to przedtakt 12. Intel Extreme Masters w katowickim Spodku. Magda Sincewicz. Zaledwie dzień przed Intel Extreme Masters fani gier mogli spróbować swych sił w wyjątkowym miejscu. Siadając przed ekranem komputera, przenieśli się wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Wszystko to dzięki specjalnie przygotowanemu z tej okazji Retro Games Cornerze. Możemy zobaczyć, jak wyglądał ten sprzęt. Wcale by się wydawało, że bardzo dawno temu wyprodukowany, a to raptem dekady, jeśli chodzi o tą ewolucję komputerową. Więc zapraszamy najmłodszych i starszych, tych, którym może się łezka w oku z sentymentu troszeczkę też pojawić, dlatego że bardzo często to są komodory, komputery, które są komputerami naszego dzieciństwa. Dlatego też tak wielu dorosłych decyduje się odwiedzić to miejsce, by choć na chwilę przenieść się wspomnieniami do młodzieńczych lat. To także szansa na to, by pokazać najmłodszym, jak wiele się zmieniło. Pokazuje, jak wszystko idzie do przodu, że jak to kiedyś wyglądało, mogą sobie porównać, jaka jest grafika, także to jest zupełnie co, dźwięk. No oni nie znają tego w ogóle, dyskietek, płyt CD nie znają, nie? Także wszystko jest już wirtualnie. Jak jednak widać, ci, którzy ze względu na wiek nie są w stanie mieć porównania, ochoczo podchodzą do nowinek z przeszłości. Oldschoolowe, ale wciąż wielbione, choć dość często błędnie oceniane. Na grach wideo ciąży takie niesłuszne odium, że to jest prostacka rozrywka, a tak wcale nie musi być. Gry wideo mogą być fajnym zarzewiem do ciekawej rozmowy. Gry wideo mogą łączyć ludzi i budować więzi społeczne. Najbliższa okazja do sprawdzenia tego, czy to rzeczywiście prawda, już w ten weekend. Początek Intel Extreme Masters w piątek 9 lutego.